Zanim zostawię pana na scenie, chcę powiedzieć, kiedy ja byłem naczelnym Business Insider, przeprowadzałem wywiad z Gerdem Leonardem, największym futurystą. Wiem, że rzeczywiście wy również robiliście wywiad z nim. Nie ma wątpliwości, że technologie zmienią świat w przyszłości. A co zostanie zniszczone? Mówimy o cywilizacji jako o pewnej stracie, a tylko 5 to jest ta zmiana pozytywna. Musisz być optymistą, jeżeli chodzi o świat technologii. Zostawiam pana na scenie. Kiedyś redagowałem magazyn technologiczny, również pracowałem w startupie i wspomagałem ich również, jeżeli chodzi o ich biznes, a teraz skupiałem się na inwestycjach. Powiem panu o tym, jak myślą startupy, jak myślą kapitaliści, jeżeli chodzi o inwestowanie środków, jak mówimy o sektorze żywności i sektorze rolnictwa. Moje serce bije bardzo nieregularnie. Wczoraj, jak jechałem z lotniska, otrzymałem wiadomość, że jedna firma, którą wsparłem 3 lata temu, zbankrutowała. Więc myślę, że zastanawiałem się, to chyba nic nie wiem o tym, co robię. Peter, jak mówił, to okazało się, że kolejna firma, którą wspierałem, została sprzedana dla innej firmy. Dzieje się tak dlatego, że cały czas wśród startupów dzieją się miliony eksperymentów po to, aby zbudować przyszłość. Przyszłość, którą chcą klienci, a nie tą przyszłość, na którą nam pozwalają technologie. Myślę, że interesujące jest to, jak szybko to się dzieje. Będę mówił o zmianach, jak one szybko się odbywają w świecie technologii, nie tylko o żywności i o rolnictwie. To jest jedna z bardziej szalonych rzeczy, o której myślę. To jest projekt Elona Muska. Czy możecie państwo czytać sygnały w mózgu i połączyć je z siecią? Powiedzmy, mamy tutaj jakąś sondę, która mierzy te impulsy. Era myszki i klawiatury będzie przejęta przez komputery, przez interfejs. To już nie jest science fiction, to już się teraz dzieje w kontekście medycznym. To jest badanie z Uniwersytetu San Francisco. Człowiek ten nie może mówić, nie może ruszać kończynami, ale jego myśli są przekazywane bezpośrednio do komputera i wyświetlane na ekranie. Te badania zostały finansowane przez Facebook, więc nie wiadomo, co się będzie działo, jak znowu Facebook przestanie działać. To, co sobie wyobrażaliśmy jako science fiction, to już jest produktem dzisiaj. Dzisiaj widzimy, że możemy symulować różne rzeczy za pomocą komputerów i to już jest codzienność. Pokażę państwu kogoś, kto nie jest Tomem Cruise'em. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. Pokażę wam trochę magii. To jest magia. It's all the real. A wszystko jest rzeczywiście rzeczywiste. To jest po prostu ktoś, kto używa TikTok. To nie jest rzeczywiście Tom Cruise. Może wykorzystać jego wizerunek i stworzyć symulację. Nie potrzebujemy wielkiego laboratorium. Każdy może to zrobić. Więc jeżeli chcemy spojrzeć, jak będzie wyglądała przyszłość, możemy spojrzeć na gry. W grach jest zupełnie inny system wartości. Nowe transakcje, nowe waluty, nowe towary, ale gra jest ogromną rzeczywistością. Koncerty na przykład, za które ludzie płacą ogromne pieniądze, żeby dostać bilety.
Mamy tutaj 11 milionów ludzi w ciągu jednej gryny. Możemy symulować rzeczywistość tak dobrze, że ona zastępuje nam wyjście i spotkania z ludźmi w rzeczywistości. Wszyscy w sieci są połączeni, w związku z tym czasami niesamowite rzeczy mogą się wydarzyć bez zezwolenia innych organizacji. Widzieliśmy boom w świecie artystycznym związany z książką, która może być skopiowana w milionach kopii. Artyści sprzedają kolejne wersje i blockchain łączy to, ale jest to warte 70 milionów dolarów, ponieważ sieć jest rozproszona. Nikt nie daje tam pozwolenia na to, ale pozwala to ludziom na zbudowanie nowych przemysłów, nowych sektorów. Myślę, że te zdecentralizowane sieci i banki będą występowały, bo sieć może wchodzić w interakcje i to już się dzieje. Pomyślcie o tym, co się może wydarzyć w automatyce. Widzieliście pewnie to na YouTubie z Boston Dynamics, jak efektywnie robot może się nauczyć poruszania, dostosowania do różnych sytuacji. Oni tylko nie zarabiają na tym, tylko po prostu publikują filmy na YouTubie, ale myślę, że już to widziałem wcześniej. Rozmawiam z uniwersytetami technicznymi i widzę, że muszę zmienić moje oczekiwania, ponieważ szybkość, z jaką się te zmiany dzieją, jest niesamowita. Dla tego prezentacji opracowałem zupełnie inny algorytm i ta prezentacja będzie w 86% ekscytująca i w 14% przerażająca. I nie mówimy tylko o szybkości zmian, ale o nagłości zachodzących zmian, więc nie możemy zignorować pewnych rzeczy, które się dzieją, bo one się pojawiają bardzo szybko. Tak wyglądały nasze rowerowe wycieczki w zeszłym roku i nasze wizyty w kościele. Nagle okazało się, że jest taka potrzeba. Już nasz dentysta ma strategie cyfrowe, gdzie chodziliśmy do szkoły, do pracy. Wszystko się pozmieniało. Bardzo różne dziwne rzeczy również się wydarzyły w zeszłym roku. Te, które tutaj mieliśmy, te krzywe, które się pojawiały, zaczęły się bardzo stabilnie, a potem nagle widać było znaczący wzrost, jeżeli chodzi o kryptowaluty na przykład, które pojawiły się w obiegu. Ta niebieska linia to jest linia pokazująca obieg dolarów. Więc widać, jak to zostało przejęte przez kryptowaluty. To też nam coś mówi. Nie możecie tego zignorować. To już jest nowa zasada. Gdziekolwiek pójdziemy, to wszędzie są nowe zasady i na pewno to, czego się nie spodziewaliśmy, to się dzieje. To jest sposób patrzenia na rzeczywistość, na powiększenie tej rzeczywistości, na rzeczywistość wirtualną i coś, co możemy symulować poszczególną rzeczywistość. Wiemy, że te zmiany wszystkie mają miejsce. Więc co się dzieje w gospodarstwie rolnym? Co się dzieje w technologii, w sektorze rolnictwem? Bardzo dużo. I również tak szybko się to dzieje. Są nowe sektory. Eat Just, the company behind these chicken nugget style dishes, is based out of San Francisco and got their start in 2011 developing plant-based egg substitutes like mung bean scrambled eggs and mayonnaise. But it wasn't until 2017 that they announced they were shifting focus to a cultured meat product. In order to feed the world that we live in, a lot of animal protein, we need kurczaki, a może nawet na przykład kawę, która właśnie w ten sposób rozpoczęła swoją działalność. Why do we need a coffee that's not made from a bean? Like it seems like a problem that doesn't necessarily need a solution. It
potrzebujemy jakichś nowych rozwiązań. Ludzie nie rozumieją problemów związanych ze zmianami klimatycznymi wpływających na produkcję kawy. Więc widać, że rzeczywiście ludzie patrzą na ten sposób produkcji. Może nauka nam tutaj pomoże. Nawet w Finlandii już tworzymy kawę w laboratorium. Finally, we were ready to unveil our groundbreaking brew and take a sip of science. Probably the first cup of coffee ever grown in Finland. Wyprodukowana w laboratorium w Finlandii. To już nie dzieje się tylko w laboratorium, ale również nasze myślenie się zmienia. Startupy takie jak Olio pomaga nam zająć się odpadami. Proszę zobaczyć, jak szybko się to rozmija. Już zostało to użyte przez 27 tysięcy osób. To było rzeczywiście coś niesamowitego jeszcze wiele lat temu. A teraz jest to jak najbardziej dobre podejście. Do startupów wpływa bardzo dużo środków. To jest finansowanie w startupach, które cały czas rośnie, jeżeli mówimy o technologii w sektorze rolniczym. Nie możemy zignorować tego, gdzie te środki idą. Jak powstał ten magazyn technologiczny, mówiliśmy nie tylko o przedsiębiorcach, o naukowcach, ale również o projektantach, ci, którzy budują budynki i potem skupiłem się na szybkości innowacji w startupach, a na tym, jak to wolno idzie w innych firmach. Napisałem książkę, skupiłem się na tych firmach i jak faktycznie one zmieniają się, bo zobaczyły, jak szybko zachodzą zmiany. Jak patrzymy na innowacje, to widać je bardzo dobrze w teatrze. Tu chodzi o pewien ruch. Przekształcamy organizację, ponieważ technologia pozwala nam na to i pozwala na to również naszej konkurencji. A innowacje to jest wykorzystanie technologii w nowych modelach biznesowych. Tu nie mówimy o magii. I zbyt często istniejące organizacje działają w ten sam sposób, kwartał po kwartale. Czasami myślę o tym komiksie, kiedy tutaj widać, że ten wilk skacze z klifu, ale cały czas grawitacja niestety ściąga go na ziemię. To nie jest tylko technologia. Jedni z wielu kapitalistów straciło swoje pieniądze. Tutaj mamy przykład maszyny do sokowirówki. Wykorzystujemy Bluetooth, wykorzystujemy czynniki, różne czujniki. Firma Juicero była bardzo dobrze przekonana o tym, że zmieni zachowanie swoich klientów. Tutaj mogliśmy wycisnąć ten sok z tej saszetki i było to szybciej niż z tej maszyny. A firma zbankrutowała bardzo szybko, straciła 120 milionów dolarów. Co mogę powiedzieć, jeżeli mówimy o startupy dotyczące działalności klimatycznej, rozmowy z uniwersytetami i z innymi instytucjami technologicznymi? Wszystko sprowadza się do 6 trendów. I one po angielsku zaczynają się na C. I teraz szybciutko mówię o tym, co mam na myśli. Pierwsze to jest zmiana klimatyczna, ale drugie słowo, zmiana. I zamieńmy to na kapitał klimatyczny, kreatywność klimatyczną, ponieważ tylko w tym roku przez pierwszą połowę roku 70 miliardów dolarów zainwestowano w technologię związane z technologią zmian klimatycznych. Tylko w tym roku firmy prywatne, takie jak TPG,
mają 5,4 miliarda dolarów do zainwestowania w te filmy. General Atlantic 4 miliardy dolarów. Czyli to jest ogromna możliwość biznesowa. Jednocześnie zachowanie klientów wymaga nowych pokarmów, nowych napojów i nauka komórkowa umożliwia naukowcom sporządzanie żywności w niestandardowy sposób. Kolejny K to jest rynek węglowy. Mamy rosnący rynek punktów węglowych, które można przyznać firmom, które coś robią dla klimatu. Mogą na przykład, nie wiem, zasadzić las. Dostaje się wtedy 30-40 tysięcy dolarów za to, co się, za ten węgiel, który się wydobędzie z systemu. Konkurenci. No cóż, mówiłem o nowych firmach, które konkurują z tradycyjnymi firmami w branży spożywczej i rolniczej. W tej chwili konkurencja jest wszędzie. I na koniec startupy mają właśnie to, czyli zmiana podejścia. I wszyscy musimy mieć takie oczekiwanie, że rzeczy będą się zmieniały bardzo szybko. Czyli dalej, zmiana klimatu to jest tak naprawdę możliwość zmian klimatycznych. Nie chcę podać żadnego kontekstu, ale wszyscy widzieliśmy to w wiadomościach. Grecja, to jest Europa Środkowa, to jest wszędzie indziej w przyszłości. To oznacza, że bardzo wielu przedsiębiorców, którzy działali w innych biznesach, wyszły stamtąd i są w tej chwili umotywowani, żeby zrobić coś, żeby rozwiązać ten problem. I naprawdę mamy do czynienia z niesłychanie kreatywnym podejściem. Wielodyscyplinarne zespoły łączą się i wspólnie robią coś od rozliczania węgla do tworzenia nowych form przechowywania energii. I tworzy się społeczność, która działa na przykład w dziedzinie nowej fuzji i być może nie dojdzie do nowej fuzji atomowej, natomiast nowe firmy, startupy budują coś, co może stworzyć miliardy euro. Mamy ludzi, którzy produkują nową żywność, nowe napoje i tutaj nie muszą eksperymentować w czasie rzeczywistym, także nie należy niedoceniać determinacji i gibkości takich zespołów. Druga rzecz, której nie możemy ignorować, to jak szybko zmieniają się normy zachowań konsumenckich. 16-latka w Sztokholmie zdecydowała, że nie pójdzie do szkoły w piątek i w jakiś sposób nagle stało się to globalnym ruchem. I w jakiś sposób ona przed lockdownem jeszcze odpowiadała za to, sprawiła, że mniej ludzi zaczęło latać samolotami w Szwecji. Ona spopularyzowała szwedzkie słowo flygskam, czyli to, że wstydzimy się latać, czyli wstyd latania. Nagle ludzie wstydzą się tego, że latają. Ona to stworzyła. I jeżeli przyjdziemy do Google'a, żeby zarezerwować lot, to nagle pojawia się obok ceny liczba emisji dwutlenku węgla, czyli można wybrać lot zgodnie z emisją węgla, dwutlenku węgla. I są te startupy, które starają się stworzyć system etykiet na żywność. Być może pojawi się nowy nacisk na to, żebyśmy wszyscy mainstreamowo stali się weganami. Jest jeszcze nowa koncepcja, że powinniśmy przestać spodziewać się tego, że żywność spożywcza będzie idealna. Wiele firm teraz specjalizuje się w nieidealnej żywności. Morrisons ma na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę, która się nazywa, to są takie warzywa, które są nieładne, które są krzywe, które są jakieś puchate. I pojawiają się firmy, jak ta na przykład. It's one of dozens of non-dairy milks to enter the dairy alternative scene of the last 20 years. It seems like these days, if it grows from the ground, someone will try to milk it. Co zostało wyhodowane. Także to jest nowa firma, która pojawiła się znikąd i tworzy mleko, które nie jest mlekiem. Dalej kwestia nauki komórkowej. To jest bardzo ciekawe. Można stworzyć rzeczy, które niekoniecznie pochodzą od zwierząt i zbliżamy się
do czegoś, co będzie odpowiednie cenowo, co będzie odpowiednie smakowo i konsumenci to zaakceptują. Mówiłem o kurczakach, które nie są robione z kurczaków. To jest znowu hodowla komórkowa mięsa. To samo dotyczy ryb. Podobne rzeczy dzieją się z łososiem. Także są już takie eksperymenty. Companies are working on cellular seafood, and of those, only a few have held public tastings. Back in June, San Francisco-based company Wildtype held a tasting of its cellular salmon, including poke, ceviche, and sushi rolls. Robi, produkuje ceviche, produkuje różnego rodzaju pokarmy i one wszystkie trafiają do łańcucha wartości. Jeżeli jakiś burger nie będzie smakował tak jak burger, to nie będzie miał odpowiedniej ilości tłuszczu, natomiast tutaj sprzęt robotyczny bada, w jaki sposób może powstać sztuczny tłuszcz według modeli matematycznych. I to jest magia. Czyli te firmy o nazwie Hoxton Farms, to jest firma, która stosuje modele matematyczne i biologię nuklearną. I tak naprawdę to jest taka nauka prawie że komputerowa po to, żeby stworzyć nowe rodzaje żywności. W laboratoriach oprócz tego działają ludzie, którzy zastanawiają się, jak korzystać z nauki o genach po to, żeby tworzyć sztuczne jedzenie. Chcę opowiedzieć o jednej firmie, która jest IndieBio. To jest akcelerator firmowy o nazwie Envalo. I oni tworzą bazy danych, które produkty roślinne będą rosły w jakim zmieniającym się klimacie. Od dziesięcioleci naukowcy chcieli korzystać z genetyki po to, żeby wykorzystać najlepiej nasze dostępne areały. This is Avalo's Polar Rice. Także sztuczna inteligencja i genetyka służy do stworzenia nowych mieszanek, na przykład ryżu, który jest odporny na suszę. I być może to będzie jakaś kolejna żywność, która będzie tak właśnie uprawiana. I teraz założyciele tych startupów natrafiają na różnego rodzaju problemy. Są różne firmy, które też tworzą sztuczną żywność w Skandynawii, starają się stworzyć nowe sposoby wykarmienia zwierząt, tak żeby zwierzęta nie produkowały te metanu. Czasami korzystają z alg, ponieważ metan jest gorszy tak naprawdę niż dwutlenek węgla. Naukowcy karmią roślinnością morską po to, żeby zwierzęta nie produkowały tyle metanu, ile produkują w tej chwili. Jest aż 35%. Czyli to jest zarówno puszczanie bąków, jak i odbijanie się. Z tego powstaje metan. I to jest możliwość biznesowa. Także miliony podejść i są mikroby do hodowli, do uprawy roślin, genomika, która ma pomóc w uprawie roślin, również technologia chmur. O wielu z tych firm nigdy nie usłyszymy, ale niektóre z nich zmienią świat. Mówiłem też o rynku węgla. Naprawdę to są bardzo ciekawe eksperymenty. Jeżeli przemyślimy na nowo ekonomikę lasu, sadząc inne rodzaje drzew, które będą wychwytywały więcej węgla. Po pierwsze, właściciel takiego lasu może sprzedać punkty, które zdobył dzięki temu. Można też wykorzystać tę wiedzę po to, żeby uprawiać szybciej różnego rodzaju rośliny. Jest też jedna firma, z którą współpracuję, która koncentruje się całkowicie na grzybach, czyli na grzybni, która jest pod korzeniami. Korzenie grzyb łączą się ze sobą i wysyłają sobie nawzajem sygnały. To jest jakby sieć społeczna w glebie. Mówią innym drzewom, że tam gdzieś jest susza, a w innym miejscu jest więcej wody. I okazuje się, że jeśli dokona się kustomizacji
grzybów do danej gleby, to dzięki temu takie rośliny mogą szybciej rosnąć, mogą być bardziej odporne na suszę, na choroby, na pasożyty i wychwytują więcej węgla. Także gdziekolwiek nie spojrzę, widzimy bardzo kreatywne podejście. Tutaj mam kolejną firmę. Oni starają się pomóc farmerom, jak można zoptymalizować wykorzystanie danego pola. I poprzez wprowadzanie, i oni wychwytują różnego rodzaju dane, na przykład z satelit. A teraz, kiedy mówię konkurenci, to co mam na myśli? Chodzi mi o to, że każdy tutaj, kto jest zaangażowany w tradycyjne rolnictwo, musi założyć, że ma do czynienia z ludźmi, którzy chcą coś zbudować, co będzie konkurowało. Wiele czasu ostatnio spędziłem z założycielem firmy, która produkuje ser bez produktów, bez elementu mleczarskiego. Z firmami, które produkują mleko, jogurty, stosując biotechnologię i zamieniają różnego rodzaju substancje odżywcze w substancje, które przypominają mleko. O nazwie Better Dairy, czyli lepsze mleczarstwo. W samym mięsie to są startupy, które powstały. Niektóre z nich zajmują się mięsem roślinnym, komórkowym, inni zajmują się drobiem. I tutaj bardzo wiele pieniędzy jest kierowanych do tych firm po to, żeby te firmy, ponieważ te firmy produkują to, z czego chcą klienci, konsumenci. Czyli wszędzie technologia ma wpływ na rolnictwo. Poczynając od tym, jak uprawiać farmę, do dane i nowe i bardziej inteligentne sposoby nawadniania poprzez robotykę. I wszędzie, gdzie spojrzymy, pojawia się ryzyko, ale też potencjał transformacji. I teraz co się dzieje w automatyzacji w rolnictwie? Startupy. I teraz nie wiemy, które wygrają z tych startupów, ale łącznie wszystkie one wygrają. Inna firma o nazwie Tortuga, która ma takie roboty, które zbierają owoce. Być może zbankrutują, zanim będą mogły spłacić długi, ale być może wszyscy zobaczymy, że wkrótce wszystkie owoce będą zbierane poprzez automaty. Dalej, ogrodzenie geo dla naszej trzody, kolejny startup. I teraz jeśli chodzi o farmy wertykalne, pionowe, to też jest nowy element. Pozyskują na to pieniądze, ponieważ inwestorzy uważają, że będzie bardzo wielu klientów, którzy będą skłonni za to zapłacić. Czyli nagle farmy wertykalne, pionowe są przedsiębiorstwami, które mogą wyżywić bardzo wiele osób. I tak naprawdę wydaje się, że to będzie przyszłość tych farm. Niektórzy są odstraszani, wygląda to jak Matrix, ale tak naprawdę firmy jak Bauer mają w tej chwili zarządzać całym łańcuchem uprawy. Wszędzie, gdzie patrzymy, jest bardzo wiele takich firm i niektóre z nich przeżyją, inne nie, ale na pewno one zmienią oczekiwania klientów. I w tej chwili pojawiają się w pośrodku miast. Niedawno natknąłem się na taką farmę w centrum Londynu. Była to Infarm. Te farmy oferują szkolenia, pokazują, jak można uprawiać. Słuchałem, jak ludzie dyskutowali o tym, że można uprawiać coś w miastach. Ludzie zastanawiali się, co się da uprawiać w istniejącej przestrzeni, dostępnej w miastach. I uderzyło mnie, że bardzo niewiele. Także trzeba się przygotować na rozwój robotyki na farmach, na autonomiczne roboty, które będą prowadziły traktory. This is the old way of harvesting lettuce. Tak się zbiera teraz sałatę. Sałata jest bardzo niedobra dla tego słupa, a tutaj widać nowy sposób, czyli automatyczny harwester do sałaty. Ultra high pressure blast that cut through the plant, which is then escorted up to workers who trim and sort it.
A teraz, gdybyśmy mogli mieć dane, których nigdy nie mieliśmy, po to, żeby poprawić zbiory, to jest najmniejsza kamera hypostropowa na świecie. I chodzi o to w niej, że możemy zbierać i analizować dane ze światła, całego spektrum światła. I dzięki tym danych możemy zbierać dokładne informacje na temat składu chemicznego i biologicznego powierzchni, na którą patrzymy. Także można sobie wyobrazić, dane satelitarne stają się naprawdę ważne. Wykorzystanie światła, żeby zorientować się, jakie są składowe gleby. Sposób wykorzystania elektryczności, żeby ugotować chwasty, zamiast je wyrywać. Także wszędzie, gdzie się popatrzy, wydaje się, że to jest szaleństwo. Była też firma, która produkowała fantastyczne wino bez winogron. Oni wykorzystywali fizykę molekularną po to, żeby zreplikować zapach i smak wina. Nie mówcie o tym Francuzom, bo oni się na pewno zdenerwują. Mają też w tej chwili whisky na rynku i ona jest bardzo dobra, ale w ogóle nie jest produkowana w tradycyjny sposób. I na koniec, ostatnie z moich haseł, to jest podejście do myślenia o zmianie jako czymś stałym, jako o normie, ponieważ wszystko zmienia się bardzo szybko. W roku 56 tak wyglądało, tak było, jak się ładowało 1 gigabatu. I ponieważ nagle magazynowanie danych stało się darmowe, także trzeba się przygotować na taką zmianę. Podam jeszcze jeden przykład, który podaję też w mojej książce. To jest biznes związany z żywnością, czyli mamy tutaj, mamy patelnię, mamy Stana Chenka, który stał się milionerem. Największy, drugi co do wielkości producent patelni na świecie, o nazwie Meyer. Jego syn Vincent ma 30 lat i wtedy powiedział, że przecież teraz będzie internet. A Stanley, miliarder, powiedział, nie rozumiem. A Vincent powiedział, no można przecież mieć połączone gotowanie, że z sieci bierzemy przepis, ale wtedy ojciec powiedział, że da pieniądze na startup, żeby to rozwinąć. I wtedy Vincent w Silicon w Dolinie Krzemowej połączył wspaniałych kucharzy i poprosił o to, żeby stworzyli apkę. Apkę, która będzie połączona z patelnią, która ma czujnik temperatury po środku, także kontroluje w pełni, jak rozgrzewa się patelnia podczas całego procesu gotowania. I chodziło o to, żeby każdy mógł gotować tak jak najlepszy kucharz. No i można się zapisać do tego, tak jak do Netflixa. To kosztuje naprawdę niewiele miesięcznie i wydaje się, że to jest szaleństwo dla firmy, która produkuje patelnię. I nikt się nie spodziewał, jak bardzo popularne się to stanie. W tej chwili już to jest to, może to być miliardowy biznes. A jeżeli nie będziemy my się tym zajmowali, tylko nasi konkurenci, to wtedy my dostaniemy zero. Czyli trzeba zmienić podejście. Podaję przykład ludzi, którzy powinni wiedzieć lepiej, a tego nie zrobili. Na połowie firmy pojawiła się firma o nazwie Skype. Szef wielkiego telco, AT&T, powiedział pogardliwie, że Skype tak naprawdę jest zabawką. Oni donikąd nie pójdą, to nie będzie do niczego służyło. Skype. No nie miał racji, prawda? I w momencie, kiedy Netflix zaczął powstawać na początku lat 10. naszego wieku, wielka firma Time Warner, ogromna firma medialna, powiedziała, śmiała się z nimi. To jest troszkę tak, jakby albańska armia miała przejąć świat. No chyba tak się nie stało jednak. Netflix w tej chwili, cena Netflixa wzrosła o 400% w ciągu tylko kilku lat. I kiedy to się pojawiło, szef wielkiej firmy, która produkowała smartfony, o nazwie Microsoft, wyśmiał, on wyśmiał to, kupić za 400 dolarów, kupić telefon, to bez sensu. Nie, to na pewno nie będzie się podobało klientom. Nie ma tutaj klawiatury, więc nikt nie będzie z tego korzystać. Czy naprawdę on miał rację? No nie. Także zostawiam Państwa z tym.
wiem, że wszyscy czujecie, że ta przyszłość brzmi nieprzyjemnie i najchętniej byście jej uniknęli, ale nie. Wykorzystajcie swoje przewagi konkurencyjne i przyjmijcie tę technologię. Za pierwszym razem, kiedy natrafiamy na technologię, wydaje się, że to jest troszkę nieprzyjemne. Taka jest reakcja na autonomiczny samochód. Ale po kilku takich przejażdżkach ta pani się przekonała, że jest to bardzo wygodny sposób na jazdę samochodem. Dziękuję bardzo za uwagę.